Siemano, widzowie, to bardzo serdecznie. Dzisiaj genialny plan w mojej głowie się narodził. Słuchajcie, magik, no jest w końcu magikiem, więc jest w stanie czarować i jest w stanie zamieniać nas w różne, prawda, nie wiem, stworzenia, inne rzeczy i tak dalej. I wymyśliłem, że mam pewien plan na to, żeby dostać się do struktury Kidosów i dowiedzieć się, na jakim oni faktycznie są etapie. Bo my mamy fabrykę, prawda, kaktusów, jesteśmy w stanie z tych kaktusów naprawdę bardzo fajne pieniądze zarobić. Ale boję się, że Kidosy również mają jakąś swoją rzecz, którą po prostu bardzo dobrze ukrywają, bo unik na tej ich części, no nie za wiele się dzieje. Czekajcie, ja tak szybko sobie tam zerknę. Patrzcie, tutaj przelecimy, o, muszę wylecieć tutaj na gang chłopaków. O, dobra, lądujemy. Uwaga, patrzcie. Wygląda sytuacja tam tak. Jest budynek Szymona, jest budynek, o, nawet Weronika tam buduje. O, jest Szymon tam też. No to pewnie tam moja siostra też się gdzieś kręci, chociaż mam dobra, no zaraz wam powiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że jej tam nie ma akurat, ale tam jest jakaś ścieżka, więc tam prawdopodobnie powstanie coś od mojej siostry, a my mamy to. No ale co oni mają pod ziemią, tego nie wiem, a tam, że tak powiem, prace są na stałym, prawda, na stałych obrotach i ciągle coś tam próbują robić, więc wydaje mi się, że mogą coś ukrywać. No i wymyśliłem sposób, jak dostać się do ich struktury, ale nie będę tego mówić dwa razy, idę do Dave'a, ponieważ to z nim muszę to obgadać, bo on będzie mi bardzo, ale to bardzo potrzebny do tej całej akcji. No i będzie mi też potrzebny magik, więc do magika też się dzisiaj przejdziemy. No a wy, widzowie, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Dobra, lecę do Dave'a. On ciągle ma otwarte drzwi, jakby normalnie aż zaprasza do wejścia do środka. Halo, Dawidzie, jesteś tu gdzieś? Halo. O, cześć Filipie, cześć siema, Filipie. Siema. Słuchaj, swój posąg. Mam plan. Nie uwierzysz. No. Mam plan. I to naprawdę mega mocny. Słuchaj. Magik jest w stanie zamieniać nas w różne, prawda, rzeczy, tak? I na pewno będzie w stanie zamienić mnie w jakiś sposób w tosie. Nie wiem, czy nie. Się na to zgodzi. A co? W tosie, dobra, już myślałem, że jakiegoś szczura. Nie wiem, no bo nie. Byłem zamieniony w szczura, no. Już stary, myślałem, że chcesz do tego wrócić, że jesteś niewygodnie w toście. Nie, mi bardzo wygodnie w toście. Chcę po prostu na chwilę zamienić się w szczura. Kurczę, w tosie. W tosie chcę się zamienić. W tosie? Tak. A czemu w tosie? Co ty kombinujesz? No bo... Ja chyba wiem. Co? Ja chyba wiem. Dobra, ale wielkie umysły myślą podobnie. Ale, no. ty jesteś przebiegły w tej, ale jeżeli to jest to, o czym ja myślę, to jesteś przebiegły. Chcesz się zamienić w tosie, pójść tak do jest. Zoo i skorzystać ze zniżki dla młodszych na zoo, żeby wejść taniej do zoo i spędzić cały dzień w zoo, płacąc o 40% taniej, bo ona ma legitymację. Jest to cwany pomysł, ale przypominam ci, że magiczny dozoruje te zoo i może się o to wkurzyć. To nie był mój plan. Ale równie dobry jest. Ale nie, nie, stary, słuchaj, idziemy, musimy zdobyć ten, musimy zdobyć od magika jakoś, no, jakoś jego czar, nie wiem, czar, czy albo on mnie zamieni, no nie wiem, jak go do tego jeszcze przekonamy, ale potrzebuję, żeby on zamienił mnie w tosie. Wtedy ja razem z tobą idziemy do wioski Kidosów, podszywam się ja pod tosie, ty się podszywasz, wiadomo, pod siebie i ja mówię po prostu jako moja siostra do nich, próbuję ich przekonać, że słuchajcie, ostatnio Filip tutaj chciał nas pącić, prawda, chciał tutaj się dostać nielegalnie, ale i chciał się jeszcze przy okazji wyprzeć na Dawida, więc może przyjmijmy Dawida i niech mój brat będzie sam. I oni może się na to zgodzą. Wtedy ty dotrzesz do ich struktury i dowiesz się dzięki temu, co oni planują i na jakim fajny, są etapie, nie? Fajny plan, nie? No fajnie, tylko ja ci przypominam, że magiczny raczej na to nie pójdzie, jak mu to tak przedstawisz. Dlatego ty, trzeba... Ty, połączyć jeden plan z drugim, powiem, że chcesz się zamienić w tosie, bo chcesz dostać zniżki gdzieś, ale właśnie nie można powiedzieć, że w zoo, bo zoo jest od niego. Gdzieś chcesz dostać zniżki na legitymację. No dobra, ale najpierw to ja bym się go spytał, czy to w ogóle jest możliwe, znaczy możliwe to jest, bo on już w sumie zamienił mnie kiedyś w szczura, więc no, ale jakby no wiesz, całkiem możliwe, że jest to możliwe, tylko może on coś do tego potrzebuje, może jakiś, wiesz, może nam się uda jakiś podstęp ugrać, pójdźmy do niego i po prostu zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, mam nadzieję, że jakoś to rozegramy, nie, i że magik będzie, no, zrobiony w bambuko, nie, dobra, teraz... Tak, powinno się udać, spróbujmy, nie, zawsze wiesz, zawsze jest tak szansa. Tak jest. Halo, magik, jesteś na chacie? Halo. O, to ja za każdy raz, jak tu wejdę, to pytam się, czy jest na chacie i kruk mi odpowiada, jest takie... I jest tak... Nie ma nigdy... O! Witaj, magiku, prawda, jak miło cię znowu widzieć. Mam prośbę i pytanie zarazem. Pytanie moje pierwsze jest takie, czy dysponujesz taką mocą, która pozwalałaby nam, pozwalałaby tobie zamienić mnie w coś? Jakieś stworzenie. No jak nie? Udawaj dyni! Zapomniałem, czekaj to. Dawidzie, to jest ten słaby magik, no. Kiedyś to był magik potężny, a teraz taki słabeusz, nic nie potrafi. Dobra, u niego nic nie ogarniemy. Nic nie ogarniemy, zestarzał się, już nic nie potrafi. Chodź Dawidzie, nie ma co w ogóle tutaj gadać. No, fatalnie. Jak sobie nie radzisz, to spoko. To jakby to nie będziemy ci zawracać głowy, bo jeszcze, wiesz, przeciąży ci się procesor od tych myśli, dobra. Chodź. Myślisz, że to zdziała? Duma, nie pozwoli.
Dobra, chodź. Nie, no, chyba on się zmienił, stary. No jak, co, że nie ma siły tyle? Że co, nie, że raz tak koleje, czy już podejrzewa jakiś przekręt? Idzie? Czekaj, chodźmy do mnie do domku, czekaj. Dobra. Nie, no jak patrzę, patrzę, obserwuję z tego portalu. Za portalu patrzę, zerka. Za portalu? A tam jest. Chodź, powiemy, że musimy iść do Netheru. No dobra, chodź. Gdzie idziemy, wiesz? O! Co? Słaby. Do Netheru idziemy. Co to ten, czekaj, od dzisiaj nie jesteś magik, tylko słabik. Nie mówcie mi tak! Dobra. Słabik, no, dobra, czuj się. Idziemy. A inaczej co trzeba? A co, a teraz to już nic nie trzeba, od ciebie już nic nie trzeba, bo ty już nic nie potrafisz. Trzeba się teraz do Netheru dostać, słabik, no i dlatego znajdziemy inny sposób, słabik, a ty idź łap te, energię łap, żebyś miał jak oddychać, no, w ogóle, żebyś się zaraz nie przekręcił tam tutaj. Żebyś w ogóle usnął dzisiejszej nocy, nie? Tak, może jest ten problem. Wiecie co, bo zaraz, dobra, to wam nie pomogę. Dobra, no, słabik, bo póki co jesteś słabik. Jak ci się uda coś zrobić, to może zmienimy zdanie. Ale no, sprawa jest taka. Potrzebuję się w coś zmienić. I teraz pytanie, co ty byś potrzebował, jakby na przykład chciał się zmienić w Dave'a? O, na przykład. Co byś potrzebował, żebym ja się mógł zamienić w Dave'a? No, jakiś jego przedmiot. Na jakiś jego przedmiot byś potrzebował. Ciekawe. A to nie tak, że on się nigdy we mnie nie zamieni, bo ja jestem niepowtarzalny? W magii wszystko jest powtarzalne. O, patrz, to mało słabiakowe było stwierdzenie. Wydaje mi się, że no, idziesz w dobrą stronę, tak naprawdę. Nawet magiczny? Jakbyś troszkę... Dużo rzeczy, co chcesz się zamienić? Nic. Znowu szczura masz ochotę być? Nie chcę żadnym szczurem być. Nie, ja po prostu... Czyli rzecz potrzebujesz. Zaraz do ciebie przyjdziemy magicznie i ci przedstawimy pewną kontrofertę. Tak, podstawiam nowe, a wy mi przeszkadzacie. Powstał sobie płodą. Dobra, to w takim razie my musimy coś gwiznąć od Tosi. Tak, gwiznąć od Tosi, tylko problem jest taki, problem jest taki, że musimy ją też uwięzić. Bo ona, wiesz, nie może być sytuacji, w której ona tam przyjdzie i ja tam będę. Przyjście czasu przestrzeń! No, dobra. Trzeba ją uwięzić gdzieś. Więc słuchaj, zróbmy tak, chodź tutaj, masz tu jakieś miejsce, w którym moglibyśmy zbudować chwilowe więzienie? Oj, kurczę, powiem ci, no tak dość średnio. Śmieszne. Czekaj, tutaj? Tu może? Tu? Tu by coś można było wykopać. Okej, no dobra, no to zróbmy tutaj coś takiego. Nie musi być duże więzienie. Nie, to po prostu chodzi o to, żeby ją tutaj jakby zamknąć, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? W jakikolwiek taki prosty sposób, nie? Dobra, to zróbmy tak. Ja pójdę do niej, poproszę ją o jakiś przedmiot. Poproszę ją też, żeby wyrzuciła wszystkie itemy, żeby ona nic ze sobą nie miała. Przede wszystkim, żeby nie miała, no. Tak, i ty musisz się tutaj, tu się schowaj, tu, w tym miejscu, patrz. Tu musisz być. Tu? Dobra. Ja tu wbiegam, ona wbiega za mną, ja tutaj się z nią lekko posiłuję, ja wybiegnę i musisz ją zamurować, nie? Dobra, jest git, nie? Dobra, no to taki plan, dobra, to lecę do niej chwila. Dobra, widzowie, ale akcja, dobra, jak to się uda, to będziemy naprawdę uratowani i będzie naprawdę mega dobra intryga tak zwana. Dobra, czy moja siostra jest u siebie na chacie? Dobra, jest, dobra, idziemy. Halo, Tosia! Tak. Siewano, mega. Jak tam życie? No, dobrze. Dobrze, w porządku. Ja widziałem, że ty sobie banery takie zrobiłaś normalnie. Tosia Szczypka tutaj, prawda? Co to jest na górze? TikTok, tu na dole jest Instagram chyba, nie? Tak. No to widzowie, koniecznie wbijajcie na konto mojej siostry. Tutaj, no, jak będę pamiętać, to dam wam w opis, a jak nie, to macie tutaj nazwę użytkownika raz i dwa. Możecie wbić do niej na TikToka i do niej na Instagrama. I ty już masz 7000 obserwujących na Instagramie. Dobra, to jest mocne. No, dobijmy jej, widzowie, 10. W ogóle... Tutaj zastanawiam, co tutaj robisz. Ja mam do ciebie sprawę lekką, ale potrzebuję, żebyś odłożyła wszystkie itemy swoje, wiesz? Jak masz cokolwiek w ekwipunku, odłóż wszystkie itemy do skrzynki. Serio, to jest ważne, ale spoko. Nie, ale to nie jest nic złego, tylko chcę po prostu, żebyś odłożyła wszystkie itemy do skrzynki, bo muszę ci pokazać pewną sztuczkę. No dobra. No co? No dobra. Nie, ale wiesz, że my jesteś... No nie wiem, bo ostatnio jesteście z Dave'em, tacy wiecie. Ale jesteśmy rodzeństwem mimo wszystko, nie? Dobra, a czekaj, no bo dobra, jeszcze litry masz, jeszcze litry masz. To aż tak? Tak, ale litry plecak też chcę odłóż, no. Dobra. Żebyś po prostu nic nie miała, bo będzie ci ciężej, nie? I to jest jedno, a dwa, potrzebuję od ciebie jakiś taki item, jakiś twój, taki charakterystyczny dla ciebie item po prostu, coś potrzebuję, no nie? No dobra, no to chodź. Masz takie coś? Tu mam tutaj nad łóżeczkiem. Aha. Ale ja nie wiem, czy ci to dawać, dobra, bo ja ale nie to jest wiem. Święty arbuz! O kurczę. Mogę ci dać, ale wiesz, no, ma to do mnie wrócić. Ale spokojnie, ja to tylko potrzebuję na chwilę. Ale już odłożyłeś wszystkie itemy, tylko ten święty arbuz masz? Tak. Dobra, pokaż mi go na chwilę. No i plecak mam, ale plecak to chyba mogę mieć już, a w plecaku nie? Nic nie masz? Czapki. Co? Czapki. Jakie mam. No dobra, ale w plecaku nic nie masz?
Czapki mam w plecaku. A czapki masz, no dobra, no to luz, to luz, to nie ma problemu, no dobra, dobra. Dobra, no to pokaż mi ten arbuz. Nie wiem, dobra, masz. No dobra, no spokojnie, spokojnie. Ej, dobra, święty arbustosi, dobra, to jest niesamowite. Ale to ma do mnie wrócić, bo ale spokojnie, nie, to spokojnie, policję. Ja... A... No. Dobra, no, zwiewam. A, gonisz mnie? Czemu ono mnie nie goni? Czemu ono mnie nie goni? Dobra, idę go sprzedać, tego arbuza, dobra? No to ja nie... No co? No ej! Co? No idę... Przecież mówiłeś, ja ci i tak nie wierzę. Co? Co mi nie wierzysz? No, dobra, nie, już to biorę od ciebie. W tym momencie musisz mi to dać. Ale, dlaczego? Daj to! A, nie, goni mnie! No daj to! No co? No daj! Co daj? Nie! Co ty robicie? Jest, dobra, mamy to, szybko, no dobicie, szybko. Uciekamy szybko do magika, mamy mało czasu, ona się prędzej z tego wydostanie. Nie ma co, dawaj! Szybko. Magik, jesteś na chacie? Magik. Magik, no weź teraz akcji nie rób, że zresztą. Proszę, gdzie ty jesteś? Czy on ten płot robi? Tutaj! Nie, gdzie? Tu jest, szybko tu jesteś, chodzi, dobra. No. Jest akcja, mamy item. Jesteś w stanie? By nam pomóc? No, co? No, jestem, może wstaję, ale co się dzieje? Ej, dobra. Może tu działeczkę powiększa? No dobra. Ej, dobra, ale a czy jest pozwolenie z urzędu na takie, prawda, działania? Ty... Od kiedy ty jesteś burmistrzem? Tak samo jak na wydalenie wszystkich hitcoinów, co? Widzowie też się właśnie oburzyli na ten temat. No, tak to właśnie jest. Dobra, nie mamy czasu teraz, żeby o tym gadać. Magik, prośba, zamień mnie w właściciela tego przedmiotu. Proszę. Święty arbuz? Święty arbuz, tak, znalazłem i mówię, chciałbym być tą osobą. No dobra, no to w takim razie transfizjus! Wow, ej, dobra, jest! Jestem moją siostrą! Ej, dobra, mocne fest! Ej, ty nie słyszysz siebie! A co? Jak co chodzi? Ty to zrobiłeś, ty? Wiecie co? Wy sobie chyba ja robicie, czemu się przebrałeś za Tosię? Ale no ej, dobra, jak ale... Jak ty to zrobiłeś, że normalnie słyszałeś go, jakby Tosia mówiła, ty? Co? No tak! Ty jest za mocne, ej, to jest w ogóle... Ej, czekaj, jak ej, słychać? Ej, dobra, jak... zdecydowanie już to nie jest słabik, nie? Nie, to nie są żarty, ale po co wam to jest? Ale dobra, czekaj, Magi, kiedyś ci wytłumaczymy, ale jak, słyszysz teraz głos mojej siostry? Tak! Nie, no jak nie wierzę, jak mówisz to działa? No naprawdę, nagram ci, czekaj, powiedz coś, nie wiem, cokolwiek. Dobra, już? No, dawaj. Halo, to ja Tosia. Co jest, nie? No zaraz ci to pokażę, nie? Serio? No, myślę, że... Dobra, ej, mega mocne. Halo, to ja Tosia. Ej, dobra, jak to tak działa, to oni się na bank na to... Znaczy... To jest, ja nie wiem, nielegalne, nie? To jest to jest tak, w sensie, ja nie mogę się doczekać, Dawidzie, aż po prostu... Marzę o tym, że nagrać chodzi, nie? Nie, właśnie. No dobra, ale... powiedzmy, dobra, Magik po prostu. Dobra. Nie, chodzi ja chcę zniżkę, po prostu no nagrać. A, no tak. Chodzi o zniżkę, no chcemy oszukać trochę, no chcemy iść do kina, a no nie mamy kasy na dwa pełne normalne bilety, nie? A chcemy ze Stosem film zobaczyć, no i no bilet uczniowski wychodzi tanie, nie? O 40%. Więc tak. No a przy okazji chcę nagrać. Tak, no. Pamiętajcie, skąpy traci dwa razy, więc. Ale to nie ale jest tam, skąpstwo, ale... tylko biedactwo, no nie stać nas. Właśnie, no niestety, nie przelewa się, jednak wyzerowałeś nam bitcoiny. To jest kombinatorstwo, a nie bieda. Możecie zarobić, tutaj dobra macie farmy. Dobra, magiczny, nie mów nam o moralności, bo sam wszystko usuwasz, co dobre. O właśnie, dobra. I poza tym, dzięki ci wielkie za pomoc. Ty już nie jesteś słaby, jesteś zdecydowanie magik. Dobra, zapraszam, no. Dawidzie, bo słuchaj, czas nas goni. Jaka grzanka, ty? Ja jestem teraz grzanka, jestem Tosia. No właśnie, dobra, dobra, nie ma czasu, trzym się magiczny, do zobaczenia, elo. Powiemy się, elo. Mówki, nie, nara. Robicie. Spokojnie. Dobra, słuchaj, jest akcja teraz. Lecimy teraz w takim, moja siostra jest tam zamknięta dalej, tam siedzi. Dobra, ej, dobra robimy tak, idziemy tam. A, czekaj, ja muszę ściągnąć te rzeczy, żeby moja siostra nie ma takich, kurczę, rarytasów. Dobra, tu, ona zazwyczaj wychodzi dobra bez niczego, nie? Dobra. Jest okej. Idziemy tam do twojego rodzeństwa, gadamy z nimi, oferujemy im, że po prostu, że, no wiesz, jak to, wiesz jaki jest plan, już obgadaliśmy, nie będę go drugi raz mówić, tak, dobra, chodź, lecimy. Idziemy normalnie? Polećmy. Nie, czy normalnie elytrom? Czy elytrom? Dawaj elytrom. Dobra, dawaj elytrom. Polećmy elytrom, to się dobra ma elytrom na luzie. Tak, dobra, elytrom. Wylądujemy sobie, czekaj, gdzie oni są, dobra, wylądujmy sobie. Dobra, let's go. Halo, czy jest tu ktoś? Halo, może Weronika! Szymon! Patrz, tutaj będzie twoja biała ściana. Tutaj te książki tak zbytnio mi się nie podobają, ale... Halo! Nie. Halo, Weronika, halo. Szymon! Chwila, z Tosią przyszedłem, bo... Halo, hej! O, Tosia, hej! A co ty robisz z Dawidem? No,
ja przyszłam z nim, bo jest sprawa, słuchajcie, musimy porozmawiać. No bo tak. Ogólnie wczoraj, czy tam ostatnio, kilka dni temu, była taka niemiła sytuacja, co przyszedł tutaj ten mój brat, ten... Ej! Oj, przepraszam. Ale proszę, to może chodźcie na górę. Możemy pójść na górę, no, dobra. Co jest? Ej, jak ty tu masz ładnie! No, dzięki Dosia, no tobie też za niedługo takie zbudujemy, no bo takie w sumie podobne. No, super. Właśnie ostatnio myślałam, co mamy ci zbudować, no i tak myślałam, co ty byś chciała? No, nie wiem, dobra, później o tym pogadamy, bo jest inna ważna sprawa. Ogólnie, ostatnio mój brat tutaj musiał się dostać do nas i tak podstępem, jeszcze chciał wydać Dawida, co ogólnie tak. Wydawało mi się mega, no... Nie w porządku, nie w porządku to znaczy, było, tak? Znaczy, to widać to dobrze przecież, no przecież to jest nasz wróg. No dobra, ja ale... jestem jakiś, ja nie wiem, wróg... Wbiłeś mi nóż w plecy. Jak się wbiłem nóż w plecy, chłopaku? Jako własny brat. Nic nie zrobiłem. Dobra, ale to ale nie jest nasz konflikt, ale bo tu Dosia ma coś własnego do powiedzenia. Tak, słuchajcie. Ja proponuję, żebyśmy może przyjęli go do nas i wtedy mój brat będzie sam. Smutno, ja nie daję rady, to z mnie oszukał, wy mnie zostawiliście, no weź się, no, wypuść kolejny. Dawid, dobra, weź ty, widać po tobie, że udaje. Ale właśnie, Dawid, nie podkręcaj, bo to jest poważna sprawa. Mój brat zachował się jak chami, ja nie chcę, żeby po prostu, on miał tak łatwo, że Dawid będzie z nim. A Dawid może nam się przydać, w ten sposób zniszczy mojego brata i on nie będzie taki cwany, nie? Poza tym, wiecie, no, oni, bo jeszcze nie jesteś z nami, ale jakby tam głównie widziałam, że Filip zrobił tam jakiś ten kaktus, jakiś taki duży z taką farmą i tak dalej, nie wiem, czy wiecie o tym w ogóle. Dobrze, to się moja czasówka, a wy zostańcie tu. A, dobra, już idę. O co chodzi, Szymon? Nie myślałeś, że on chce cię może oszukać? Dawid? Tak, no oczywiście, przecież on ale już my, ale on nam się przyda, bo on wie ile Filip ma. Ale chodź, ważna sprawa, jest jeszcze jedna, ale to nie możemy tam rozmawiać. Powiedz mi, ile my już mamy? Czy my już mamy coś cennego? Słuchaj, zdobyłem coś z Werą, ale na razie, póki Dawid jeszcze do nas nie dołączył, nie możesz mu tego powiedzieć. No dobra, mu nie mówię, nie? Ale po prostu, zostaw żebym ja wiedział. Dla siebie, Wera już o tym wie, bo ja to ostatnio... Nie uwierzysz normalnie, no już mamy... No. Dobra, zajrzyj do tej beczki obok siekiery. Co? Mamy bikona już? No, a nie zdążyłem ci powiedzieć, już chciałem do ciebie iść, ale przyszłaś z Dawidem i... Aha. No dobra, mega mocne, szczerze, że mamy już bikona, to jest naprawdę fajne. Mamy bikona, no. Ale dobra, ale nam, przyda nam się Dawid, serio, będziemy w czwórkę, mój brat będzie sam. No nie wiem, słuchaj, no naradzimy się jeszcze w trzech, ja trochę jestem tak przeciw, ale skoro ty mówisz, że to jest dobry plan, to... Ja uważam, że to jest dobry plan. No. Ja mam świetny pomysł. No słucham. Jaki? Zastanowimy się nad dołączeniem do naszego gangu Dawida, okay. Ale najpierw musimy wyjść na zewnątrz. Okej, okay, dobra. Jak na zewnątrz? Dobra. No na zewnątrz. Ej! Co wy tutaj robicie? Cześć Magik! Nie, słuchajcie, to tutaj tak nie będzie! Poczekaj! Ale co nie co, będzie, Magik? O co chodzi, Magik? Ale czekaj! Ty wysadziłeś! Ale czemu? Wracasz do swojej formy! Ja nic o tym nie wiedziałem. Chcieli mnie zrobić w bambuku, wiecie? Ja nic o tym nie wiedziałem. Dosia do mnie przyszła, ja próbowałam zrobić dla Dawida zadania, żeby mógł do nas dołączyć. Wy po prostu oszuści, już mam was dosyć. Ej, gdzie jest Dosia? Gdzie jest moja siostra? Właśnie tu... Gdzie jest siostra Filipa? Ja się pytam. Dobra. Jakiś wasz spisek. Wiecie co, to gdzie jest wasz spisek. Zostanie ukarani, pójdziecie wysiedzieć. Ja nie wiem, gdzie jest moja siostra. Ja doniosę to na policję. Nie będziecie tak traktować mojej... Żeby mojej siostry nie było w tej drużynie. Mi się to totalnie nie podoba.